witam was wszystkich bardzo serdecznie. Aktualnie jesteśmy w mojej kuchni, jeszcze w domku siedzę, ale dzisiaj jedziemy do Bokiego, czekam właśnie na Juleczkę. Także dzisiaj kończy się izolacja, w końcu wychodzę, w końcu mogę jechać do Bokiego, mogę go przytulić. I się nie mogę tego doczekać, dlatego z tej okazji robię vloga, żebyście zobaczyli, jak wygląda mój pierwszy dzień z Pokim po izolacji mojej. Także czekam na Julę i lecimy. Dzisiaj jeszcze jest w planie zrobienie jakichś może zdjęć. Mam właśnie na sobie spodnie z Equesta, pod spodem też mam nową koszulkę z Equesta, bluzę z Azdara i co? I mam komplet, mój komplet mam czapkę i komin, także chciałabym zrobić jakieś fajne zdjęcia i jeszcze z ciasteczkiem od końskiej cukierenki, bo jest Halloween i trzeba coś fajnego dodać na Instagrama, także dzisiaj trochę sobie porobimy. No dobrze, w takim razie ja czekam na Julę, spakuję jeszcze marchewki i lecimy do Pokiego. Może nie, może jeszcze lepiej nie. Ale tu zaraz przyjedzie na sygnale. Kto? Ale ja już nie mam izolacji. Poczekaj, bo mam jeszcze coś dla ciebie. Tylko żebym się nie zabrała. O szlagby to. Zaraz może nie, ale jeszcze może masz 10 kwadratów. To uważaj, to lepiej wiesz, wypijesz w jakimś tym. Jakimś, nie wiem, domestosie czy coś. Ja, wiecie co? Powiem wam, że to jest niesamowite uczucie. No, ja już coś rozrabia. Niesamowite uczucie, kiedy po 10 dniach w końcu wychodzę z domu. To jest i mój samochód, i wieczny syf tutaj. Co? Że ty chorowałaś, a ja nie i siedzieliśmy tyle w samochodzie. No, to prawda. Kuba musi jeszcze ten 10 dni dłużej. No, także wsiadamy w auto i ruszamy na podbój stajni. Jezu, tak się cieszę, że jadę do Pokiego. Julia, ja 2 metry odstępu. Po 10. A jak zarażam jeszcze? Po 10 dniach izolacji musisz jeszcze zostać na 10 dniach kwarantyny. Co ci się stało z oczami? Co mi się stało z oczami? O kurka, ładna. Ej, nie mogę tej maseczki, bo mi paruje. A dlaczego? Nie ma co się stało. Tak, no Kuba ma 10 dni izolacji, znaczy 10 dni kwarantanny i kolejne 10 dni kwarantanny, dlatego że 10 dnia mógł się ode mnie zarazić, mimo tego, że chyba myślimy, że on już to przeszedł i żadnych objawów nie pokazuje, także tak. No ja miałam... Ja miałam 10 dni od wykonania testu, ale najgorzej czułam się w weekend, czyli tak naprawdę ja już 15 dni wydaje mi się, że choruję tak, żeby ten... No ale dzisiaj już wychodzę. Dostałam wiadomość. Pytacie pewnie, jak się czuję, to czuję się dobrze. Oprócz tego, że zapach mi jeszcze nie wrócił, ale lekarze mówią, że to jest normalne. Strasznie mi parują okulary. Mówią, że to jest normalne. Także jedziemy do stajni. Widzimy się w stajni. Cześć kochani, my już jesteśmy w stajni, idziemy po Pokiego, no i po Rudą w sumie, bo Jula idzie, mam marchewkę dla Pokiego. Jezu, strasznie się nie mogę doczekać, aż go zobaczę, aż go przytulę, spotkam. Także idę. Mamy, jak widzicie, maseczki. Jeszcze chyba wolimy być ostrożne. Na mnie. Chyba, a nie, mam mówiąc, myślałam, że zgubiłam. Cześć, tak. Barbara. O, Barbara, no patrzy. Pokażę wam ją. Patrzcie, konik. Kurde, konika widzę. Barbara. Także... O, jakieś przybliżenie mi się tu wzięło. Oj. Także tak. Idę po Pokiego, a Jula idzie po Rudą. Trochę idziecie ze mną, bo
Mam tylko jedną kamerę. Ojej. Ojej. No, chcę właśnie zainwestować w drugą. W taki ładny aparat. Taki dla vlogersów. Pokazywałam ci go. Dobra, idziemy po Pokiego. Z racji tego, że nie ma tutaj Julii, zdjęłam maseczkę. Oh, piękne powietrze. W ogóle super pogoda jest. Mimo tego, że trochę zimno, trochę tutaj wieje, to jest naprawdę bardzo fajnie. I tęskniłam za tym. Nawet nie wiecie, 10 dni w domu siedzenia tylko z Kubą. Oczywiście nie urażając Kuby, ale patrzenia tylko cały czas na jedną osobę. Było już dość ciężkie. Trochę się męczę, leząc po tą górkę. Ale co chciałam jeszcze powiedzieć? A, no i spotkanie innych twarzy. To jest naprawdę bardzo fajne. Ale też cieszę się z drugiej strony, że Kuba ze mną był, bo jakbym była tam sama, to może bym zwariowała. Także cieszę się mega. Julia! Pomachaj! Muszę chyba kamerę wyczyścić, bo coś dziwnego, jakieś plamy. Wyczyściłam już aparat, chyba lepiej. Ale nie wiem. W sumie. Patrzcie, jak Ruda biegnie. O, jak biegnę, Rudzinka! Ojeju, jeju, jeju! Ojeju, jeju, jeju! Aha! Do cioci? Cioci dawno nie widziałaś, tak? Cioci dawno nie widziałaś. Aha. On chyba teraz ma jedzonko, ma mnie w dupie. To ja! Twoja matka! Dzień dobry! Cześć! Cześć! No dzień dobry! No dzień dobry, słońce ty moje! Dzień dobry! Dzień dobry! Cześć, żabeczku! Cześć! Kto tak zialuś? Kto tak zialuś? Cześć! Ale zarosłem, jakim jestem bykiem! Dzień dobry! Aha, marchewkę wypluwasz. Świntuchu ty! Dzień dobry! Dzień dobry! Moje malutkie kochane! Ale się tęskniłam! Ale się tęskniłam za tobą! Dzień dobry! Ale jesteś zarośnięty! Ale jest. Ziarełko ty! Ziarełku ty! Jaki masz cudowny nosialek! Nosialek jaki mam! Pokaż nosialek! Poki! Idziemy sobie z Pokim do stajni. Stranie się za nim stęskniłam, on jest taki grzeczny, tak? Wyczyścimy porządnie, bo brudny, a brudny. Niby dziewczyny się z nim zajmowały, ale pewnie go nie czyściły tak jak ja. O, Julia! Dzień dobry! Ała! Może zabiłam się o jakiś korzeń. Widziałam to! Hamuwa. No, idziemy sobie. Strasznie mnie ręka boli od nagrywania. Chyba się odzwyczaiłam. Kasia w ple. Powiedz mi... co zamierzasz powiedzieć dzisiaj? Dzisiaj lążujemy się na balkonie. Jeden w jednym, drugi w drugim. Ale tak mi się wygląda. Jeszcze ten pas między nogami. Będziemy zaraz się lążować. Ja ustawię drągi, a Jula potrzyma chwilę konie. To ustawiaj! Poki już się, słuchajcie, stępuje. Dawaj, dawaj, chłopie.
I zobaczcie, co ja ustawiłam. Szaleństwo. Szaleństwo. Co tam się dzieje? Zoom stała się do Nic nowego. No i to jest znowu. Coś mi się tu zawinęło. No i co ja ci znowu zrobiłam? No nie wiadomo. Współpracujesko było. I tak się zawsze kończy. Jest dodatkowo ludą. Dzisiaj popracujemy sobie trochę na czambonie, ale skórzanym, bo jak wiecie lub nie, ja nie lubię gum i uważam, że są złe. Ale czambon jest spoko, angażuje mięśnie pleców, wyrabiają się plecki. Dawaj, dawaj. Więc spoko. Na razie na luzie, jak widzicie, jeszcze nie założyłam, przypięłam tylko tak śmiesznie do pasa. I sobie chodzi konio. Pokerski zaczął już sobie kłusować, rozgrzewa się. I zaraz zaczniemy sobie trochę galopować. W jedną, w drugą stronę. A później czambon. I ruszamy z drągami. Poker już w czambonie, zaczyna pracę na drągach. Jest mi ciężko z jedną ręką. O! Tak! Brawo! Dobry koń! Powoli! Tak! Podnoś giry! Tak jest! Powoli! Patrz co robisz, patrz co robisz! Ciężko mi nagrywać i go prowadzić, ale chcę coś dla was nagrać. Tak, teraz dobry koń, dobry. Tak, pięknie wszedłeś. Super. Dzielny koń, brawo. Tak jest. Tak. Super. Musisz iść tylko do przodu. Ciężko mi go popędzać jedną ręką. Dalej, 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 hop, hop, tak jest, super, super, teraz jeszcze mu podwyższymy trochę, ciekawe czy wtedy będzie myślał, bo mamy jeszcze, zobaczcie, stojaczki, także, no, będzie musiał pomyśleć, dalej kusem. Tak, 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 tak. Super! O. O Jezu, 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 a co to za gałgan się potyka? Hop, 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 hop. Brawo, bez stuknięcia, super! Ale męczące! Super, podwyższamy mu. Tak, brawo, super! Dalej, hop, 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 super! Dalej, musisz iść do przodu trochę też. Tak, 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 tak. Super! Brawo, no pięknie! Ideolo. Tak.
cześć kochani, my jesteśmy już po ląży. Idziemy sobie na spacerek do lasku. Zrobimy sobie jedno kółeczko, tak żeby koniki trochę występować, poprzebywać już jeszcze z nimi troszeczkę, bo u nas w stajni po moim stwierdzonym przypadku COVID-zie mamy grafik i teraz staramy się nie przyjeżdżać w większej grupie osób. Każdy ma jakąś tam rezerwację godzinową na hali, ale idziemy sobie na spacerek. Także nie jesteśmy na terenie, później odstawimy tylko szybko konie i pojedziemy. Jula dziwnie się na mnie spojrzała, nie wiem czemu. Jula też idzie. Jula, pomachaj. Idziemy sobie do lasu. Jula też wzięła aparat, więc porobimy sobie wzajemnie jakieś zdjęcia. Mam nadzieję, że jakieś ładne, bo mam ciastko od końskiej cukierenki halloweenowe, a że jutro mamy Halloween. Tak, nagrywam ten vlog 30. Chodź, on jest głodomorem, widzicie? Chodź, idziemy na spacer, a nie żreć. 30 nagrywam ten vlog, także... Także nie wiem, kiedy się pojawi na kanale, strasznie mi ręka boli. Nie wiem, kiedy pojawi się na kanale, ale... Ale tak, no. Właśnie tak. Idziemy jakieś ładne miejsce znaleźć. Takie już jesienne, chodź. I porobimy sobie zdjęcia. Także tak to wygląda. Dobra, kochani, my już jesteśmy po zdjęciach. Idziemy sobie jeszcze dookoła i wracamy do stajni. Odstawimy koniki na pastwisko, no i wracamy do domku. Jutro nas czeka trening. Pojeździmy sobie w końcu. Także tak. Mam nadzieję, że uda nam się też nagrać z tego vloga. Więc na pewno pojawi się na kanale. No i co? Zdjęcia zrobione. Pewnie będziecie widzieć już na Instagramie efekty, nim wejdzie ten vlog. Bo jeszcze mam coś innego zaplanowane do wstawienia na kanał. Także tak. Chodź, poker. Nie. On to by tylko żarł. Idziemy do stajni. Dobrze, kochani, my już jesteśmy po spacerku. Poki ma przebraną dereczkę. Idziemy sobie na pastwisko. Wypuścimy koniki i spadamy do domu. A jeszcze tylko jedzonko przygotuję. I tak. Pisałem się dzisiaj fajnie. Bardzo fajnie pracował na drągach, także jestem zadowolona z niego. Wykazuje coraz większą chęć do roboty. Więc fajnie, fajnie. A Juleczka z przodu idzie i tańczy. I'm in the crazy! Co ty robisz? Dobrze, kochani, mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Był taki dość luźny. Paniki popracowały sobie na... Dlaczego jesteś tak blisko? No właśnie, odsunąłeś. Koniki sobie popracowały. Na... już zapomniałam się. Ja też. O! O jej siwa! O bo... Barbara! Nie wiem, czy ją nagrałam. Tak, tak, że po prostu nie będę przedłużać. Dziękujemy. Ja się bardzo cieszę za wyższą z izolacji. Dobra, po prostu pożegnajmy się. Dzięki, cześć. Cześć, pa.